Szkoła podstawowa w Seniszowej to najmniejsza szkoła w gminie Bobowa. Funkcjonuje tu od kilku lat szkolny teatrzyk Chochliki, który przygotowuje okazjonalne przedstawienia. Jednym z nich są organizowane jasełka. Kiedy w ogóle powstała ta idea takiej integracji międzyszkolnej tutaj w gminie Bobowa? Taka idea już trwa dosyć dawno, dlatego że szkoły bobowskie spotykają się bardzo często, natomiast u nas jest to pierwszy raz szkoła z innej gminy, szkoła z gminy Łużna, szkoła podstawowa z Biesny. Podobna liczebnością do naszej szkoły, też malutka szkółka, dlatego zaprosiliśmy te dzieci w tym roku pierwszy raz do nas. Opiekunkami Chochlików są Wiesława Tarasek i Grażyna Marszał, które nie tylko przygotowują scenariusz, dbają również o dekoracje i kostiumy. Praca nad przygotowaniem jasełek trwała 2 miesiące. Praktycznie wszystkie dzieci ze szkoły, oprócz zeróweczki, biorą udział w tym przedstawieniu. Przed niektórymi młodymi aktorami nie lada wyzwanie. Biorąc udział w przedstawieniu, musieli wcielić się w kilka ról. Gram jeszcze takiego diabła przebranego za anioła. A która jest rola trudniejsza, króla czy diabła? Bardziej króla. A dlaczego? Bo więcej tekstu, wiadomo, i to trochę stres jest. Wszystko. A no właśnie, mówimy o stresie, a powiedz mi, masz tremę przed każdym występem, czy? Nie. Przyzwyczaiłeś się? Przyzwyczaiłem się już. A powiedz mi, jak wyniki w nauce? No nawet dobrze, dobrze się uczę. Rodzice zadowoleni po wywiadówce? Bardzo nawet. W większości polskich szkół problemów nie brakuje. Jak jest w Sędziszowej? Jedynym problemem, który my mamy, to jest właśnie ta mała liczebność klas. Natomiast jeżeli chodzi o problemy wychowawcze, to raczej ich nie mamy, ponieważ każdy, nawet drobniutki konflikt, widziany jest jak na dłoni, wszystko mamy, bardzo dobry kontakt z rodzicami i w zarodku w zasadzie wszystko się urywa. Nie mamy problemów żadnych wychowawczych. I daj Boże, żeby nie było.